Jak tam chłopaki, atmosfera po pierwszym zwycięstwie? A dobrze, kurczę. Dobrze. Naprawdę dobrze. Udało się wejść nawet pod koniec. Fajnie, wiadomo, zawsze takie wejście dużo daje, nie? A jak wygląda sytuacja tak pod koniec meczu, jak już macie ostatnie sekundy? No i wiadomo, że już jest raczej zwycięstwo. Rzucać czy nie rzucać? Jakie jest twoje nastawienie? Albo jakieś zasady może chyba są? Chyba trzeba fair play, odkozłować i przybić piątki. Nie ma co, tak? Już tak na siłę. Czyli nie próbować tego swojego pierwszego punktu zdobywać albo coś? Nic za wszelką cenę, jednak jakieś zasady muszą być. Jasne. No, chyba lepiej zdobyć normalnie w trakcie w akcji, no właśnie, nie? Dopiero wtedy jest satysfakcja rzeczywista. No dokładnie tak. Zawsze. Nie można tak osób, jak już nikt nie broni, czy coś, żeby... Nabić na gazetę. Tak. Jak to się mówi? Na gazetę. A czemu tak się mówi, na gazetę? No bo potem wpisane ma się w gazecie, piszą w tym formularzu. W wiadomościach jakichś, nie? A, tylko przegrani. To kto ostatnio przegrał bitwę o szampon? Ostatnio? Chyba Alek. A okay. Wcześniej dwa razy Janek rzucił. Kuba rzucił chyba za drugim razem? Co za drugim? Za pierwszym. Pierwszy rzucił. To nie było w ogóle emocji żadnej. Nas nie było mieć wtedy meczu 19. Kapitanie, wszyscy mówią, wreszcie kapitan wrócił. O co chodzi? Co się działo? Dostałem wczoraj dzień wolnego, bo mojego brata córka miała chrzest, także trener się zgodził na to, żebym pojechał do Gdyni. Tak, zostałem ojcem chrzestnym, świeżym, nowym. Także wróciłem teraz i zamierzam dołączyć do ciężkiej pracy przed meczem. No to super. Trenerze, jak tam po ostatnim meczu, jak atmosfera? Bardzo dobrze, jak zawsze, jak się wygra, to wszyscy zadowoleni zwycięstwem, ale to jest jeden dzień, sezon jest długi, także mamy jeszcze 26 meczów minimalnie, jak nie liczymy Puchar Polski albo playoffy, także, albo NBL game mecze, także jeszcze dużo jest meczu i dopiero się zaczął sezon. Przed nami teraz dwa mecze w Zielonej Górze. Tak. Jakie nastroje są, jak nastawienie? Wszystko jest dobrze, głównie żebyśmy byli zdrowi. Dzisiaj trochę Szymon pokręcił kostkę na treningu rano, ale dobrze, nie jest nic strasznego, już będę, myślę, że już teraz będę trenować, także uvidzimy. Myślę, że będę ok, że będę gotowa drużyna. Bryce potrzebuje, żeby się nauczył zagrywki i oczywiście zasady w obronie, jakie gramy. Glomie, żebyśmy myśleli, że przygotować na ten mecz. No i mamy dwa mecze u siebie, to dobrze, żeby było dużo ludzi w hali, prawda? Tak, najlepsze by było to, żebyś pokazał, że ich koszykówka z Zielonej interesuje kibiców i chcą być na każdym meczu przytomni i kibicować, oczywiście dać duże wsparcie zawodnikom, bo to naprawdę daje dużo wsparcia. Nikt nie może dać takie wsparcie zawodnikom jak kibicy. To jest prawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam. Trenerze. Dziękuję wam. Reem, I have got a question. I heard that you have a roommate. A roommate? Oh Lord, yeah. I have a roommate for now.
Yeah. I'm still trying to convince them to let me keep it, but yeah, I got a roommate for right now. Tell us something about it. I always wanted, it's a cat, it's a little boy cat, his name is Poe. Poe? Yeah, yeah, because he like black and white, so yeah. He's a little active, so you know what I'm saying, like me, so I was like, oh man, I have to get him. So yeah, okay. I chose him. I wanted a black one, but I saw him, so I wanted him, so yeah. So you never had a cat, that's your first cat? I have two cats, me and my wife, we have two cats back home. Okay. So yeah, Shepherd and Kuzan, so now that was my goal, to get a cat from Europe and bring it back with me. So yeah, that would be our third cat, because we want three cats and one dog, so. Okay, mm-hmm. That's nice. Oh yeah, it's nice. Yeah, it's nice having a roommate. Oh right, yeah, now. Of course it is. I don't got nothing else to do. Yeah, we out here, man. You know okay. So yeah. That is great. Yes, sir. Number on the jersey, you've got number 12. My dad was a coach when I grew up. My favorite player that he coached on his team was Dean Oliver at the University of Iowa, so he wore number 20 back when I was 4 or 5 years old, so I've worn 20 my whole life. Okay. What is your favorite dish or food? Probably chicken enchiladas, Mexican. Chicken enchiladas. Okay. What other sports besides basketball do you watch? I watch a lot of golf. Golf is my second favorite sport. I watch football, NFL, and baseball. Playoffs are on right now, so I watch baseball. Do you support any players or teams? Miami Dolphins are my favorite football team, and the St. Louis Cardinals are my favorite baseball team. Okay. Favorite artist or favorite song? I like Kevin Gates. Mm-hmm. Do you have like a favorite song, something maybe that motivates you before the game or something like that? No, not really. Not really, okay. What do you do to relax and what do you do in free time? In the off season I play a lot of golf. That's like my kind of escape from basketball and it's relaxing. Mm-hmm. Other than that, watch movies, TV shows, play video games. Okay. What is your personal scoring record in an official game? In high school, I had 52. Yes. Okay. Finish the sentence, please. And if I wasn't a basketball player, I would be a professional golfer. Okay. What's your favorite movie or TV series? Favorite TV series is The Office. The Office. Okay. Do you have a nickname, or how do they call you here in RT? Just B. A lot of people call me B. Okay. And who did you want to be when you were a child? Ooh. My favorite basketball player was Allen Iverson, so I wanted to be like him. Okay. Thanks a lot, man. Thank you.